Cześć, jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Jesteśmy nadal na planecie Eos w ramach wątku fabularnego i teraz mamy założyć placówkę gdzieś tutaj niedaleko. W sumie to kilometr drogi tam mamy, ale przypominam, że tutaj odkryłem przecież sobie parę stacji przesyłowych, do której możemy bez problemu przenosić się za sprawą szybkiej podróży, więc teraz z tego skorzystamy i będziemy od razu na miejscu. Is that Drac? O proszę. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Radiation within safe levels. Dobra, to w takim razie ruszajmy tam. Wygląda na to, że mamy Draca, którego już przecież spotkaliśmy swego czasu. Dobra, ruszamy do walki. Ryder, about time you joined the party. Taka zabawa nie mogła Rydera ominąć, co ty mówisz, Drac? Proszę bardzo. Ale chyba kolejni przylecieli jeszcze. To z tej strony, jest nie gwint. Ależ teraz ładnie. Mamy tych dwóch namaszczonych, kurde. Dobra. No i wyeliminowani. That fight was fun. You're telling me? You can really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. No widzisz, trzeba było tak nie podchodzić z dystansem. So the clouds parted, and these Kett look pretty keeled over. Maybe us humans can pull our weight after all. Well, you can, clearly. But there's a lot to do before I'd be that smug about it. That almost sounds like a compliment. What do you say? Want to help us do some good? You know what? I'm gonna ignore my gut and join up. This fight was good, and we can do it again. And before you go saying you don't need a Krogan, believe me, you do. No i proszę, czyli mamy nowego towarzysza. Kotlina dobrych wiatrów. Też już oczywiście wiedziałem, że prędzej czy później Drac do mnie dołączy. Już było to wiadome i przed premierą. Chociaż nie chciałem tego do tej pory zdradzać. A tutaj jeszcze mamy jakiś surowiec, fluoryt tym razem. Zbieramy oczywiście. No ale najważniejsze, po co tutaj przyszliśmy, czyli założyć tą placówkę. Nadajnik placówki przed nami. Ale skanować się tego raczej nie da. W ogóle nic w okolicy tutaj nie ma. No puste pole. Sam raz, żeby placówkę założyć. Aktywujmy. This is where we'll build our new outpost. A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. O, ciekawe. Mogę też zapytać o zdanie moją drużynę. What do you think? Military outpost or scientific? I say scientific. Aren't we here to explore? I say military. There's too many threats out here. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. O kurczę, czyli taka poważniejsza decyzja przed nami. Ciekawe, jaki będzie miała wpływ później na dalsze wydarzenia. Powiem wam, że ja mimo wszystko skłaniam się bardziej ku placówce naukowej, żeby to na to właśnie postawić. No i myślę, że też na to się tutaj zdecyduje. Prioritize research and discovery. That's our foundation. And our future.
Orders prepped. Ready on your signal. Jak ta placówka w ogóle będzie wyglądać? Jestem strasznie ciekaw. Czy od razu będę miał szansę to zobaczyć, czy dopiero za jakiś czas, jak tutaj wrócimy? Chyba od razu. Andromeda Initiative, this is Ryder, Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Outpost block inbound. And ready as hell. August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. Od razu zwróciłem uwagę na Addison, że też teraz lepiej wygląda po tym patchu, który zmienił trochę oczy poszczególnych postaci. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Prodromos. That's what we're calling her. They're eager. I haven't seen eager for months. Addison już nie ma takiego wytrzeszczu oczu. EOS is far from golden. But now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. No proszę. I jednak jakoś udało się ją przekonać. W co ty pogrywasz? Nie no, może nie stawiajmy się w takiej pozycji. Czy miała rację? Mam pewne wątpliwości, no ale z drugiej strony nie znała nas. I appreciate your candor. We're all on the same side. I wouldn't go that far. The reality, Ryder? You bought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed, but after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware, that's all. Też często pytacie się o to, czy można jakoś zmienić napisy w tej grze, czy można je powiększyć, ewentualnie zmienić ich czytelność. No niestety nie. Twórcy nie dają możliwości zmiany czcionki, więc taka musi pozostać. Czasem rzeczywiście widać, że no nie dość, że są napisy dość małe, to jeszcze jak są na jasnym tle, to rzeczywiście dość trudno są do rozczytania. Chociaż ja akurat nie mam z tym problemów, ale zdaję sobie sprawę, że jak ktoś ogląda te filmy na urządzeniach mobilnych, gdzie jest malutki ekranik, to rzeczywiście może być trudniej. No ale okej. I don't care why anyone helps, so long as they do. I've heard that before. Talk to Bradley. Later we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then. Tan's waiting on the Nexus. Radiation levels increasing. Porozmawiaj z Tanem w kwaterze głównej pionierów. Tutaj skanowanie planet, skorzystaj z terminala. Bonusy odblokowane, porozmawiaj z Addison na Nexusie. To ona jest już na Nexusie teraz? Ale kurde, no przede wszystkim to ja bym chciał się rozejrzeć po tej placówce w takim razie. Ciekawe czemu tutaj z powrotem poleciałem na górę od razu. Bo no, Mada mamy tam niżej, tak? To aż tam jest dalej. Dobra, zejdziemy w takim razie i chcę się koniecznie po tej placówce teraz rozejrzeć. Zerknijmy sobie co najwyżej tutaj jeszcze do leksykonu, bo trochę rzeczy się pozmieniało. EOS, pierwsza placówka. Oddział przeszukał i reaktywował tajemniczą kryptę obcych, której przeznaczeniem jest terraformowanie, przywracając w ten sposób nadzieję na nowe życie na EOS. Pomimo groźby ataku Ketów, placówce na EOS, zgodnie z twoją decyzją, zostało przydzielone zadanie pokojowego, naukowego badania gromady Helios.
No zobaczymy, jak to wpłynie na dalsze losy. Tutaj macie wpis od Raku. Planety i miejsca. Zaktualizowany chyba wpis o EOS, bo już to mieliśmy, ale teraz pewnie więcej informacji. No i oprócz tego dziennik. Czyli mamy dwie operacje priorytetowe. Koniec końców będziemy musieli wrócić na Nexusa, jak widzicie. Pogadać z Stanem, pogadać z Addison. Punkty zdatności Andromedy przekładają się na korzyści, które pomagają w twoich staraniach. To od pioniera zależy, co jest ważne dla życia w Heliosie. Porozmawiaj z dyrektor Addison i jej asystentem o PZA i zdecyduj, którzy eksperci będą wpływać na rozwój i siłę twojej inicjatywy. No to też mnie ciekawi, jak to będzie wyglądać. Ale tak jak mówiłem, wszystko po kolei. Jeszcze zerknijmy, bo coś tu jeszcze teoretycznie pokazuje mi w dzienniku, ale tylko dlatego, że teraz żadne zadania poboczne się nie pojawiły po prostu. Powiem tak. Okej, tutaj spróbuję zeskoczyć. Radiation levels normal. Life support restored. Jak to wygląda w ogóle na mapce? Mamy oczywiście jakieś zadania, a jak żeby inaczej? Miejsce na placówkę. Znak zapytania. No jest to sprawdzać. Wyzwalacz wspomnień kolejny. Też trzeba sprawdzić to. 76% już zdatności na tej planecie. Nadal jest jeszcze trochę rzeczy do obadania, więc mamy jeszcze tutaj ciągle co robić. No ale po kolei. Zaczniemy sobie może rzeczywiście od tej strony. Tu jakieś wieżyczki jako obrona. Dobra, zobaczmy stąd. W ogóle skanowanie pewnie też się przyda. Nawet i tych wieżyczek podejrzewam, że też to jest możliwe, żeby sprawdzić. A jednak nie. Dobra, zobaczmy. Do tego budynku, można to chyba nazwać budynkiem, też możemy wejść. Zaraz obadamy. Kogoś tutaj mamy. Yale. Zaraz z nim pogadam w takim razie. Sorry, I came to this, Pathfinder. Pathfinder. Okej, myślałem, że pogadamy więcej, ale chyba jednak nie. Pathfinder. Może dopiero za jakiś czas będziemy mieli okazję. Ale widać, że póki co jest to pomieszczenie, które nam się za bardzo nie przyda. No też całkiem możliwe, że... No bo wiadomo, ta placówka będzie tutaj już teraz cały czas, więc może te postacie, które teraz nie są zbyt rozmowne, okażą się rozmowne z czasem, jak też będziemy wykonywać kolejne zadania i tak dalej. Będziemy się posuwać do przodu w fabule, w różnych questach. Dobra, tutaj w sumie nie będziemy nic zmieniać. Jest nasz nomad oczywiście. Tam możemy skorzystać z naszego Tempesta, żeby wrócić się chociażby na Nexusa. Ty raczej nic nie powiesz. To zajrzyjmy sobie w takim razie tutaj. Ten pan też nierozmowny, ale mamy terminal. Hej Connor, słyszałam o twoim awansie. Prodromos zyskał właśnie niezłą profesjonalistkę. Mają szczęście, że na ciebie trafili. Jeśli spotkamy się kiedyś na Nexusie, to stawiam drinka. Vetra. Aha, Ryder, dobrze wiem, że to przeczytasz. Cześć. No i słusznie. O, model Hyperiona. Mamy model znowu do naszej kabiny, więc super. Będę starał się gromadzić tego jak najwięcej. Nie jest to może jakieś bardzo ważne, ale zawsze fajny smaczek. Dobra, to teraz tutaj. Pathfinder. A word with you? To nie jest ta osoba, która jakieś zadanie ma dla nas. Teoretycznie nie ma zaznaczone na mapie, ale pogadać chce, więc sprawdźmy. Pathfinder. Jacob Mitney, Research and Development. My team's just getting set up here, but we've made a discovery you might want to check out. All ears. We've put together a blueprint for augmenting your armor plating.
Uploading it now. If you can collect the necessary resources from around EOS, it should work. Okej. Tu też będziemy mogli sobie ulepszać pancerz. Is this a sure thing, Mitney, or just pie in the sky? I have no interest in wasting your time. This could form the basis for armor production across the initiative. Scrounge safely, Pathfinder. Spójrz na pierśnik pioniera. I to gdzie konkretnie? Może się przekonamy. Tutaj terminal, ale brak wiadomości akurat w tym przypadku. Wreszcie coś do deskanowania. Skrzynia z zaopatrzeniem. Następna. Jeszcze wejdźmy tutaj do środka. Też tyle budynków, że kurde łatwo by było coś pominąć. Nie mogą oni gadać jakoś głośniej, kurczę. O, mamy hełm. Maksymalny poziom tarcz. Bierz wszystko oczywiście. Na razie jeszcze daleko do tego, żebym osiągnął limit 100 przedmiotów. Też na początku, po premierze, ten limit był mniejszy. Na początku ten limit był mniejszy, ale później właśnie po patchu twórcy zdecydowali się go zwiększyć. Z uwagi na sugestie graczy, że po prostu ten limit był zbyt niski. Hello, Pathfinder. Oficer zaopatrzeniowy. Hello, Kim Connor. Supplies, trade, procurement. Anything you need, I can provide. Though you do have the Queen Quartermaster beside you. You know Vetra? Back on the Nexus, Connor worked with me to get everything for the Tempest. But I need ground under my feet, and soon hopefully trade will flourish on EOS. Okay. Zapytajmy o tą znajomość z Vetrą. You said you know Vetra. What's she really like? Not a word, Connor. As you like. Of course, you can't always be listening. A, może jak właśnie nie będę miał ze sobą Vetry, to będę w stanie o niej pogadać tutaj. Is EOS trading with any new partners? Right now, just the Nexus. But I have contracts with Wildcat Salvages and Independent Miners. There will be more. Does the outpost have everything it needs? The Nexus furnished us with the basics, but that isn't enough for a home. Providing the rest is my responsibility. The labs can't work without good logistics. They'll have it. So how did you end up here, Connor? Me? You're the Grand Explorer. I fill out requisition forms. Really? Everyone here has some kind of story. I left mine back home. Or... the... still... ask me another time. See you later. Be well. Come back again. No dobra. Sprawia wrażenie, jakby rzeczywiście można było z nią dopiero za jakiś czas jeszcze pogadać. Jakiś procesor. Lokalny utylizator zasobów. Wydobywa wodór i tlen z gleby. Zasoby te używane są jako paliwo do pojazdów lub awaryjne źródło wody. Ciekawe. Tutaj to samo. Helps that there's zero pollution here, but yeah, it tastes new. W postaci w porównaniu do innych właśnie dużo ciszej gadają. Czasem jest problem, żeby w ogóle domyśleć się, która to jest postać, która akurat gada. Dobra, tutaj żebym się nie pogubił. Teraz tędy bym się chciał rozejrzeć. Jakiś większy budynek. Hello, Ryder. No witam. Good luck. Already getting requests from the Prodromos labs. We came to explore and learn. That's who we are. Really hope all those scientists will be safe out here. No miejmy nadzieję faktycznie. No może zacznę od góry, póki co. Pewnie oddzielnie muszę przejść tutaj i tam na dole. Trochę tutaj ciemno, ale nie, teraz się rozjaśniło dopiero.
coś mamy. Urządzenia. Fabrykator do wytrawiania soczewek za pomocą nanotechnologii. Soczewki mają różne zastosowania w nauce i wojskowości. Tutaj też kogoś mamy. Hi. You haven't got a fuel cell, have you? The quartermaster says there's plenty, but she would. Wait. Oh, shit, you're the Pathfinder. Sorry, no one said VIPs were coming by. I'm just Ryder. Nice to meet you. Likewise. I'm Fox, chief engineer for Prodromos. Anything you need, ask away. Dobra, pytajmy o wszystko. What are the other outpost staff like? Like Connor, you mean? She's pretty fun when you get to know her. Just don't get to know her over a poker game. Trust me. What do you think about your new home? First impressions? We've got water, clear skies for solar power, plants to farm. The remnants are a wild card, but Bradley says you have them covered. It'll take work, no question, but I think EOS is really going to be something. Okay. What do you do here? My team gets things going. Water, power, communications, everything a civilization needs. Well, not laws or a constitution, but it's easier to concentrate on those when you got a flushing toilet. No i jak zwykle, możemy zapytać o historię jego przybycia do Andromedy. What brought you all the way to Andromeda? There's a colony back home you've never heard of. Viridis. It failed. Hard. I grew up there watching things fall apart. When I left, I got into infrastructure, civil engineering. Boring stuff unless you've ever lived without it. I wanted to do Viridis right, I guess. And the initiative was my best chance. Bye, Fox. Have a good one. Domyślam się, że tutaj w większości też to będą takie postacie, które no nie będą się przewijać przez większą część gry. Pozdrowienia z Nexusa. No, akurat do Foxa, od Alice. Co u ciebie? Słyszałem, że Bradleyowi wszystko idzie jak po maśle. Wiedziałem, że dacie radę. Opowiada, jak wygląda EOS. Umie nudy, więc zostaje mi wyobraźnia i opowieści. Pamiętasz tę dziewczynę, o której ci opowiadałem, tę Masari? Umówiliśmy się na weekend. Nie mogę uwierzyć, że się zgodziła. Życz mi powodzenia. Teraz twoja kolej, chłopie. Brudny opis. Też tego Foxa akurat. Plik pełny szkiców, adnotacji i schematów. Wiele z nich dotyczy sieci kolejek szynowych EOS i przedstawia kilka różnych genialnych projektów. Zawsze dobrze wrzucić na luz, kiedy trzeba pomyśleć. Pod spodem znajduje się kilka rysunków pokazujących elegancko przeprojektowane systemy tramwajów na Nexusie. Na jedną stronę przeklejono szereg danych statystycznych dotyczących szacowanego wzrostu populacji w ciągu kolejnego stulecia. Mam podstawę, Bradley ucieszy się z konkretów. Statystykom towarzyszy uproszczony rysunek Prodromos, na którym kreskowanymi liniami zaznaczono rozwijające się segmenty, szczegółowo opisano wodociągi i kanalizacje, bezprzewodową sieć atrakcyjną oraz przepływ ruchu pieszego. Niechlujnie, ale to już jakiś początek. To wszystko. Liczyłem na coś więcej. No ale dobra. W takim razie jeszcze chciałbym zajrzeć tam na dole. Też było przejście, które można było badać. Właśnie tutaj. Henderson at the shuttle landing pad told me. He heard it from the pilot. Izzy, you've got to stop listening to every rumor that comes in. Okay, but when your shuttle gets eaten by space whales, don't say I didn't warn you. Jest terminal i tutaj będzie jakieś zadanie. Sprzedawca oprócz tego. Okej. Jest hełm. Pionier 2, ja mam Pionier 1? Trzeba by było sprawdzić. Przede wszystkim oczywiście sprzedamy cały złom. Teraz tak, potwierdzamy. No teraz już więcej, kurczę, tego zebrałem. Ponad 7000 w tym momencie. Tylko, że właśnie, no ja wciąż jeszcze chcę poczekać, z racji tego, że... No pisaliście mi, że znajdę już niedługo, że będę znajdował sporo różnych broni. To mnie bardzo ciekawi, ile tego rzeczywiście będzie. Tymczasem tak, najpierw jeszcze jeden terminal tutaj, po lewej stronie, ale brak wiadomości, a to mnie powinno najbardziej interesować. Formalny wniosek w sprawie Darket Tirvan.
Kolejny raz składam wniosek, Bradley. Wiem, że to nie twoja wina. Wiem, że ma być w drugiej fali. Ale chcę zostawić ślad, żebyśmy za parę lat, jak wszystko się uspokoi, mogli się porządnie oburzyć na to, jak długo trwało połączenie rodzin. Szczególnie tych, którym zaszkodziła sytuacja z lokalizacjami 1 na 2. Złamana obietnica to nie tylko wyrażenie. Wnioskuję o wybudzenie i przydział dla Darket Tirvan, specjalistki do spraw egzobadań. Powód jest atutem, który pozwoli zwiększyć zdatność planety. Jest też moją córką. A, dlatego to możemy zrobić. Porozmawiam z asystentem Addison na Nexusie. Czyli widzicie, no kurczę, tutaj warto najpierw się rozejrzeć, zanim udamy się na Nexusa, bo też pełno różnych zadań można rozpocząć, które później na Nexusie można, jak widać, kontynuować. Tak więc super. I teraz tak. Tutaj, kurde, ta kobieta mi z daleka przypomina moją wersję, znaczy może nie tyle moją wersję, ale ta fryzura przypomina mi Sarę Ryder, bo akurat moja Sara właśnie ma taką fryzurę. Ryder. Ryder. Dobra, dane badawcze zdobyte. Widzę, że sporo tego można tutaj zgromadzić. I teraz tak. Tutaj mnie jeszcze nie było, tutaj tak. Wiecie, rozglądam kilka razy, żeby nie pominąć jakiegoś wielkiego budynku przypadkiem. No ale właśnie tu jeszcze warto zajrzeć i mamy jeszcze ten wyzwalacz wspomnień. Oprócz tego mamy tego Bradley'a również. Ale po kolei. Sam, another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. Dobra, będziemy zbierać jak najbardziej, a tymczasem pogadajmy z Augustem Bradleyem. Mayor Bradley. Pathfinder, good to see you. We're busy as anything, thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Make sure to keep a clear log of what you're doing. Well, let's save some bandwidth. Busted ass defeat initiative. Copy, paste, repeat. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on Eos later. Some key positions: Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Fawkes Engineering. With them and my major domo, we won't end up like Site 1 and 2. No już część z nich poznaliśmy. Z pozostałymi też mam nadzieję, że jeszcze pogadam. I combed the first two outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet, but that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before. Good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. I haven't reached the end of that trail, but not everyone died outright. Right. They tell me there were staggered evacs. If any want to try again, they're welcome. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. Prodromos will have more going on when you come back later. Nexus must be waiting, Pathfinder. Relax. There will be more for you on Eos after you get back. No i to też zresztą dowód na to, że jak już na Nexusa się wrócimy, to tutaj oczywiście jeszcze też będzie warto powrócić. Any insights about the people running the show from the Nexus? I only work with Addison. She's by the book, and with all the shit that happened, that's to her credit. And the others? I only work with Addison. No, tylko i wyłącznie. So your job doesn't require the others, or do you intentionally avoid them? The initiative was smart enough to limit the obstacles between its people and jobs that need doing. Outposts deal with Addison. She deals with the others. And I don't envy her. A co tam powiesz o planecie? Just looking for a status report. Informal, of course. Not much to report. We're making life up as we go. Gość taki jest rzeczywiście bardzo formalny, można powiedzieć. What can you say about the Prodromos block? Exacting bunch, as the science types always are. We'll eventually allow the staking of claims for groups with enough startup resources.
Not quite Gold Rush, not quite land grants. Honored to lead them for as long as they need me. Mógłbyś też opowiedzieć coś o sobie? Tell me about yourself. August Bradley, retired from the Alliance. I keep the discipline, but not so much the doctrine. I joined the initiative because it's a frontier. Not a lot of those left. Not that you can reach on my pension anyway. Any family? A niece on Earth. We didn't talk after my sister passed. It's a shame we drift apart like that. Yes, well, we stay out of people's grief. Coś w takim razie nas łączy tutaj. My father, your sister. Sounds like we've both lost a lot. We stay out of people's grief, Pathfinder. What is that? Stay out of people's grief. You've said it before. Shit, that's right. You didn't have the block leader death talk. The thing is, you and your father, not unique, just recent. Every initiative species, except maybe Asari and Krogan, went into cryo with friends and family and woke up knowing they were all dead. Everything we build begins with that. The unsaid start to the initiative. So yeah, we stay out of people's grief. No to też jest po części prawda, że przecież kurczę, wyruszając z ziemi, mieliśmy tą świadomość, mówię tutaj o Ryderze i o pozostałych, że wszyscy bliscy pozostający na ziemi, no już nie żyją, tak czy siak, ze względu na to, że minęło przecież 600 lat. How do you keep it from just spilling out? I let it. And my people stay out of it when I do. And I stay out of theirs. What's that old saying? Children with dead parents think everything is possible and nothing is safe? That seems like it fits anyone in the initiative. Or maybe everyone. What's behind naming the outpost Prodromos? It means forerunner. Languages bore the shit out of me, but we voted fair. That ownership is key to the initiative. That's how you convince a bunch of civilians to jump galaxies. As long as we meet our obligations to the Nexus, what we build and how we organize, we get to figure it out. We'll talk another time. Oh, and Pathfinder, what I said about grief? Every pirate we brought to this cluster woke up with the same reality you did. Maybe think about that when shooting doesn't have to start. Dobra. No jest tutaj jeszcze spora część tej placówki do zwiedzenia. Dziennik też w międzyczasie zaktualizowany właśnie o nowe zadania. Tak więc w następnym odcinku będziemy kontynuować tutaj na terenie tej placówki, a później pewnie powrócimy sobie również na Nexusa, gdzie czekają kolejne questy. Tu jeszcze coś jest chyba oznaczone. Chociaż teraz wydaje się już, że nie. No właśnie, dopiero się teraz odznaczyło. Tak więc ja się będę w tym momencie z wami żegnał, a w następnym materiale będziemy właśnie sobie kontynuować. Więc zostawcie kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!